Panie ministrze, państwo posłowie, panu notarzyści, drodzy komendanci, dowódcy, kominiarze, wszyscy zebrani głośnie, druhny, druhowie, prezesi, mieszkańcy, funkcjonariusze i funkcjonariuszki Państwowej Straży Pożarnej i pracownicy cywilni. To wszystko już padło, w wielu przypadkach te słowa dziękuję, w wielu odmianach. Cudowne słowa, ale chyba najważniejsze jest to, że zobaczcie, jak wychodziliśmy tutaj, było nie tak niepochmurnie. Wyszliście, pojawiło się słońce, czyli nawet góra dziękuję wam za to, że jesteście, ale to słońce też jest dokuczliwe i będę mówił krótko, bo jesteście już zmęczeni naszymi przemówieniami, ale wszyscy w takim dniu jak dzisiaj jesteśmy strażakami. Jesteśmy waszą rodziną i wszyscy tu obecni są po to, i przede wszystkim dlatego, żeby swoją obecnością dać świadectwo szacunku dla strażaków. A tym bardziej to pięknie wygląda, kiedy świętujecie razem. Bo razem walczymy, razem bronimy, razem ratujemy i razem świętujemy. I to jest najpiękniejsze w tym wszystkim. Ale żeby nieść tą pomoc, trzeba też dużego systemu. Tutaj padło, że ja coś dystrybuję. Ja staram się, żeby w każdym miejscu województwa śląskiego było tak samo bezpiecznie i sprzęt był na optymalnym poziomie, ale to dzięki olbrzymim funduszom, które od ostatnich lat pojawiły się i są i będą, dzięki dużej świadomości i zaangażowaniu samorządów i was, drogie druhny i druhowie, to się dzieje. Ogromna rewolucja sprzętowa, ale też ogromna rewolucja ustawodawcza. Bo przecież ustawa o ochotniczych strażach pożarnych dała wam wreszcie należny wam dodatek ratowniczy. Dała też to odznaczenie, które tutaj dostał druh prezes, żeby szerzej móc wam podziękować za to, co dajecie. Bo stając się strażakiem, zakładając mundur, bierzecie na swoje barki ogromną odpowiedzialność, bo to, co zostało powiedziane, wasz sąsiad, sąsiadka liczy na was. I wiem, że może na was liczyć, bo jesteście wspaniałymi ludźmi, interdyscyplinarni, potrafiącymi nieść pomoc różnoraką, bo przecież to nie tylko akcje są. To są i charytatywne rzeczy, pomóc Ukrainie. Organizujecie się w swoich samorządach, bo strażacy to są ludzie aktywni. I oczywiście dziękuję też waszym rodzinom, waszym bliskim za to, że was wspierają w tym wszystkim. Wszystkiego dobrego i udanego świętowania.